Zdrowie to coś najbardziej cennego, a zdrowa dieta i potrawy oparte na wartościowych produktach dbają nie tylko o nasze samopoczucie, ale także i urodę. I jak tu się nie skusić? Bowl azjatycki to nic innego jak miska pełna zdrowia. Ja dzisiaj podam porcję zdrowego ryżu, pięknego i cudownego łososia, do tego ogórek, no i oczywiście aromatyczne sosy. Jesteście gotowi? Zacznę od ryżu, który należy wcześniej dobrze wypłukać. Do miski z ryżem wlewam trochę wody. Porządnie pocieram ryż. Zobaczcie, woda robi się coraz bardziej mętna. Jednym słowem wypłukuję skrobię. Tak wygląda dobrze wypłukany ryż. Co teraz? Musimy go ugotować. Garnek, jedna filiżanka ryżu, dwie filiżanki wody gotujemy około 10 minut na wolnym ogniu. Następnie przykrywamy pokrywką i czekamy. Tu potrzebujemy czasu. 10, a nawet 30 minut jest idealnie. Ja, słuchajcie, już wcześniej ugotowałam, więc ten etap pominę. Teraz zajmę się łososiem. Piękny. Muszę go pokroić w grubą kostkę. Jeśli zrobicie za drobną, zgubi się na talerzu. Czym go marynuję? No jeśli mam pod ręką sos teriyaki, no to jestem pewna, że smak tego łososia będzie wybitny. Patelnia rozgrzana. Dopiero wtedy kilka kropel oleju sezamowego. Pięknie pachnie. Nie nagrzewajcie zbytnio oleju wcześniej. Nie ma potrzeby. Dorzucam łososia. Pamiętajcie, nie ma kuchni bez ognia. No tak to nieraz jest. Łosoś z każdej strony musi się ściąć. Widzicie ten kolor? Och, to jest smak. Gdy łosoś się smaży, pokroję ogórka. Ja wybieram ogórki Pewni Dobrego, bo dla mnie ważne jest, że nie mają pozostałości pestycydów. No i co najważniejsze, pochodzą z rodzinnych gospodarstw. Pokroję je plasterki. Ogórki przekładam do miski. Oj, chyba pokroiłam za dużo plasterków, ale to nic. Odłożę je na bok. Świetnie niwelują zmęczenie pod oczami. Teraz dodam trochę kwaśnego. Będzie to sok z limonki. Wbijcie widelec i zobaczcie, od razu szybciej wylatuje sok. Teraz zamiast soli dodam odrobinę sojasosu. Ogórki zyskają piękny kolor, no i oczywiście słony smak. Dorzucę także sezam. I sałatka prawie gotowa. Odkładam na bok. Zobaczcie, co się stało z moim łososiem. W sosie teriyaki jest także cukier, dlatego łosoś się pięknie skarmelizował. No to co? Komponujemy naszą miskę zdrowia? Oczywiście, że tak. Voilà! Ryż ugotowany. Tak usmażonego łososia przykładam do mojej miski. Miski zdrowia. Uwielbiam takie komponowanie. Bardzo mnie to relaksuje. Na środek łosoś. Kiedy ryba jest dobrze usmażona, jak rozpada się na płaty. Pamiętajcie, nie przeciągajcie ryby. Łosoś na środku, czas na dodatki. Pamiętacie zamarynowanego ogórka? Dokładam do mojej miski. To taka mizeria w stylu japońskim. Dodam jeszcze dwa składniki. Przede wszystkim młoda zielona soja. Była tylko zblanszowana we wrzątku. Teraz czas na następny dodatek. Glony. Dokładnie wakame. Zobaczcie, namoczyłam je w wodzie. Wy je możecie w sklepie kupić w formie suszonej. Och, robi się zielono na moim talerzu. No powiedzcie sami, czy to nie wygląda obłędnie? Ale hola hola, to jeszcze nie koniec. Odrobinę kolendry. Możecie dodać jeszcze trochę sezamu. A dla tych, którzy lubią ostrość, mam coś specjalnego. Sos sriracha. Dodaję odrobinę w jedno miejsce. Moja miska zdrowia gotowa. Jak Wam się podoba? Jeśli zrobicie za drobną, zgubi się na talerzu. Jeśli będzie bardzo duża, to... To też źle. To też źle.